Niedalej jak rok temu pojawiło się dość dużo plotek medialnych na temat Władimira Putina. Podobno jego była żona Ludmiła Putin oświadczyła w wywiadzie, że jej mąż od dawna nie żyje. A obecnie Rosją rządzą straszni ludzie, którzy na widok publiczny wystawiają tylko sobowtóry prezydenta Rosji. Mimo że ta teoria spiskowa brzmi dość dziwacznie, to pojawiła się ona w wielu źródłach i po prostu nie sposób było ją wtedy zignorować. Sensacyjne informacje zostały upublicznione przez ukraiński portal Svit24.net, co biorąc pod uwagę stosunki obu tych państw, skłania do refleksji nad jego wiarygodnością. Z drugiej jednak strony, Putin rzeczywiście zmienił się bardzo na przestrzeni lat. Dotychczas tłumaczono to jego brakiem zgody na starzenie, co objawiało się w zupełnie niepotrzebnych, oszpecających operacjach plastycznych. Jednak w starciu ze wcześniej wspomnianymi oskarżeniami, warto się zastanowić, czy przypadkiem nie jest to zasłona dymna. Jakiś czas temu minęło 5 lat od czasu, gdy po kilkunastu dniach przerwy ponownie pojawił się publicznie Władimir Putin. Już wtedy wyglądał bardzo dziwacznie. Zupełnie nie przypominał siebie sprzed lat. Jednak czy to możliwe, że rosyjski przywódca zmienił się tak bardzo na skutek nie do końca przemyślanych ingerencji chirurgicznych? Oczywiście nie można tego wykluczać, ale trzeba przyznać, że patrząc na zdjęcia Putina sprzed 10 lat, a obecnie, można uznać, że to zupełnie inna osoba. Zresztą, na wschodzie jest długa tradycja prowadzenia takich dziwnych szarat z wykorzystaniem sobowtórów. Wiadomo, że miał ich na przykład Józef Stalin, ale on obsesyjnie bał się o swoje życie. Przez jakiś czas sugerowano, że poprzedni ukraiński prezydent Wiktor Juszczenko również został podmieniony i dlatego wymyślono historyjkę o dioksynach, które rzekomo zmieniły mu rysy twarzy. Rzekomy wywiad miał dowodzić, że właściwy Putin już dawno nie żyje, a przed śmiercią odwiedził Ludmiłę, każąc jej ratować dzieci i wywieźć się na zachód. Od tego czasu na świeczniku pojawia się podmieniec, który tylko udaje Putina. Z przekazów medialnych nie dowiemy się niestety, kim są ci straszni ludzie, którzy przejęli władzę w Rosji, pozostając w cieniu, a wystawiając na widok publiczny sobowtóra Władimira Putina. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że jak mówią niektórzy, Rosja to stan umysłu, nie można od razu wykluczać żadnej z ewentualności.